Dziś poruszymy temat filmowy, a mianowicie opowiem o filmach, które były zapowiadane jako hity, a się okazały jedną wielką klapą, z czego oczywiście będą to różne przykłady. Powiem zarówno o produkcjach, które swoje zarobiły mimo, że były dnem, jak i o filmach, które po prostu nie zarobiły prawie nic albo i nic. Ostra noc. Zaczynamy od ostrego paździerza. Miała to być kobieca wersja Cats Vegas, tylko nie ukłamujmy się. Pijani faceci robiący głupoty są zabawni. Pijane kobiety robiące głupoty są po prostu głupie. Przynajmniej tak to wygląda na ekranie. Oh my Mimo obecności Scarlett Johansson, film się nie wybronił, gdyż zarobił 40 milionów dolarów. Nie jest to zły wynik, zważywszy na to, że na jego produkcję wydano 20 milionów, czyli producenci są 20 milionów na plusie. Ale jak doliczyć do tego koszty promocji filmu, to można się rozczarować. Nie ukłamujmy się, była to próba odgrzania kotleta, jakim jest Cat Vegas, i nic z tego nie wyszło. Po prostu. It. Polski tytuł to. W związku z tym, że w większości ten film się podobał, umieszczam go tak nisko, ale nie wybaczyłbym sobie, jeśli tego filmu nie umieściłbym na tej liście. Ze starym to wiąże się klimat i to na właśnie tym klimacie cały film został zbudowany. <laughs> I te stare horrory po prostu dzisiejszej publiczności już nie straszą. Stąd postanowiono owego to ukazać w wersji współczesnej, pełnej hałasów, bubkowatych żartów i jumpscarów. Co mam do zarzucenia temu filmowi? Że produkcję nie tak łatwą do przyjęcia, powiedziałbym nawet ambitną, ukazano w wersji młodzieżowej. Uproszczano ten film. To tak, jakby lot nad kukułczym gniazdem zrobić w realiach amerykańskich liceów, albo akcję Wyspy Tajemnic osadzić w realiach. Nie wiem, sporów w drużynie futbolowej. Dokładnie w taki sposób to odbieram. Wspomniałem o strachu, że dziś inaczej się postrzega strach. Dlatego osoby, które nie zatknęły się w dzieciństwie czy w ogóle w młodym wieku z tym przytłaczającym psychodelicznym klimatem horrorów, nie poczują tego starego to, bo dla nich będzie to po prostu amatorskie i prostackie. Niestety, ale nowy to przez starszych widzów jest właśnie tak odbierany jako amatorski i prostacki. Przykro mi. Po prostu oglądając to, poczułem się urażony, że twórcy filmu potraktowali mnie jak debila. Jumanji 2: Przygoda w dżungli. Film, podejrzewam, nie był taki zły. Podejrzewam, bo nie oglądałem. Dlaczego? Bo nie było tego filmu w polskich kinach z oryginalnymi dialogami, tylko z dubbingiem. Także tutaj leci wielki hejt na polskich dystrybutorów. I'm an overweight -aged man. Jestem tłustym, podstarzałym typem. No jak można oglądać film z Dwaynem Johnsonem czy Jackiem Blackiem, których absolutnie uwielbiam, bez ich głosów? Jasne, są świetnie zdabingowane produkcje. Są nawet genialnie zdabingowane filmy, jak na przykład Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Mówi się nawet, że polskie dialogi były lepsze od oryginalnych. Fajni ci Rzymianie lecą wyżej niż przeciętnie, prawda? To pewnie przez te nowe hełmy stawiają mniejszy opór w pierwszej fazie lotu. Ale na miłość Boską, powinna być możliwość obejrzenia filmu w oryginale, z napisami. Ja mam propozycję, żeby zaoszczędzić, to następną wielką produkcję wpuśćmy do kin tylko wersji dla niewidomych. Z takim lektorem, co tłumaczy wszystko, co się dzieje na ekranie. Przecież każdy i tak zrozumie, więc o co chodzi, no nie? Billionaire Boys Club, film z Kevinem Spacey i Emma Roberts z tego roku. Produkcja kosztowała twórców 1,5 miliona dolarów. O ile do aktorki publiczności zastrzeżeń nie ma, to Kevin Spacey stał się dość sporym problemem, gdyż po oskarżeniu o molestowanie seksualne został usunięty z kilku projektów, zwolniony z serialu House of Cards oraz wycięty z filmu Wszystkie Pieniądze Świata oraz rzecz jasna został wpisany na czarną listę Hollywood. Mimo to aktora zatrudniono, a film trafił pierwszego dnia do 8 kin w całych Stanach Zjednoczonych. Co jest w tym wszystkim klapą? Dochód. Zarobił on 126 dolarów pierwszego dnia, zaś 618 dolarów w weekend otwarcia. Z tego co wiem, to chyba największa porażka finansowa w historii, chyba że się mylę. Jeśli wiecie coś o jeszcze gorszych porażkach i o jeszcze gorzej zarabiających filmach, to dajcie znać w komentarzu. Jeździec znikąd, czyli próba ukazania piratów z Karaibów w realiach dzikiego zachodu. Rok 2013. Johnny Depp oraz Helena Bonham Carter w obsadzie, co może się nie udać. Wszystko dość ciężko realizować produkcję, która na dzień dobry jest w cieniu takiego klasyka, jakim są Piraci z Karaibów. Jaki był efekt tych działań? Otóż wydano na ten film aż 250 milionów dolarów, a zarobiono jedynie 86 milionów. Porażki uczą bardziej niż sukcesy, oznajmił Beckheimer, producent filmu. Widzimy na ich podstawie, czego publiczności nie lubi. Wyciągamy wnioski i staramy się nie popełniać tych samych błędów przy następnej produkcji. Gwiazdorzy filmu, m.in. Johnny Depp, twierdzą, że to krytycy zniechęcili widzów do filmu jeszcze przed premierą. Mumia. Nie, nie mam na myśli produkcji z 1999 roku opowiadającej o przygodach Ricka O'Connela i Evelyn Carnahan, którzy są po prostu nieziemscy, jedna z najlepszych par filmowych w historii. Uwielbiam ich po prostu. Okay. Okay, My brother, sir. Mówię tutaj o filmie z 2017 roku z Tomem Cruzem w roli Nika Mortona, za którą zresztą otrzymał złotą malinę w kategorii Najgorszy Aktor. Budżet filmu to 125 milionów dolarów, zaś kwota zarobiona to 400 milionów dolarów. Wydaje się nie tak źle, ale biorąc pod uwagę rozmach promocji tej produkcji, rodzi się pytanie, czy twórcom zostało cokolwiek. Kobieta, kot, film z 2004 roku, nominowany aż do 7 złotych malin, w tym w kategorii najgorszy film roku. Mimo to ja ten film doceniłem, no i bardzo podoba mi się obecność w obsadzie Halle Berry, Sharon Stone i oczywiście Frances Conroy, znanej z American Horror Story. Budżet filmu wyniósł aż 100 milionów dolarów, dochód jedynie 40 milionów. I tu pojawia się pytanie. Jak to się dzieje, że uznanie widzów zdobywa taki id, zaś kobieta-kot, który jest bardzo, powiedzmy, specyficzną wizją świata, jest tępiony przez krytyków? Bo ja tego niestety nie ogarniam. Hobbit. Po trylogii Władca Pierścieni twórcy mieli trudne zadanie do zrealizowania, a mianowicie Hobbita. O ile obsada jest oczywiście genialna, to z realizacją mam naprawdę duży problem. Władca Pierścieni był dużo bardziej surowy, na co oczywiście wpływ miały efekty specjalne, które wymagały od twórców dużo więcej inicjatywy niż jedynie tworzenie graficznych projektów. Hobbit wydaje się przy tym wszystkim bardzo plastikową bajeczką dla dzieci, pozbawioną mroku i tajemniczości charakterystycznej dla Tolkiena. Dodatkowo trzeba tutaj wspomnieć o fabule. Jest taka różnica między prozą Tolkiena a filmową tr że aż się przykro robi. Dlatego uważam, że Hobbit jest po prostu filmową klapą, porażką, paździerzem. Dziękuję. Green Trzy dziewczyny wyruszają na miasto, żeby się zabawić. Ich tropem podąża kaskader Mike. Cholerne arcydzieło Quentina Tarantino. Wizualna uczta i dialogowa podróż do nieba nominowana do Złotej Palmy w 2007 roku. Pewnie nie uwierzycie, ale produkcja z kartą Russell'em kosztowała Tarantina 67 milionów dolarów, zaś przychód w samym USA to zaledwie 25 milionów dolarów. I oto i kolejny dowód, że to co dobre wcale nie musi być zachwalane, zaś to co zachwalane nie musi być dobre. Moim zdaniem, House zasługuje na uznanie, bo to kawał naprawdę dobrego kina. Legion samobójców, głośno zapowiadana produkcja, która miała stawić czoła Deadpoolowi na arenie międzynarodowej, kinowej oczywiście. Will Smith, Jared Leto i Margot Robbie. No, co mogło się nie udać? Co mogło się nie udać, to nie wiem, ale nie udało się wszystko. Will Smith jest po prostu nudny. Jared Leto jest tak słabym jokerem, że aż szkoda gadać. Naprawdę, Tommy Łazu byłby lepszy. What kill you make you stranger. No i Margot Robi, której kreacja Harley Quinn została ograniczona do wykreowania obiektu podnieceń dla trzynastolatków. No i Serio, film o zboczonej psychopatce i sadystycznym mordercy od lat dwunastu. To było od samego początku nastawione tylko i wyłącznie pod wyciskanie ostatnich pieniędzy z dziecięcej publiczności. Margot Robbie zapowiedziała nową produkcję o Harley Quinn, tym razem Plus 18. I choć szczerze wątpię, że będzie to choć w połowie tak dobre jak Deadpool czy Logan, to pozostaję w nadziei, że do filmografii pani nie dołączy kolejny film, którego będzie trzeba się wstydzić. Dzięki za obejrzenie do końca dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście następną dyszkę bądź następną historię, bo przypominam, że na kanale Światowa Historia pojawiają się przynajmniej chwilowo filmy, które normalnie byłyby publikowane na kanale Światowa Historia.